Rewo. Rdęga skomentował wywiad z W ogóle Poland i zasugerował, że być może ich pozwie. I sam mu narzeka na postawę Magdy Gessler, która skrytykowała jego burgery z Gigabuły. Lil Masti ogłosiła, że zakończyła karierę we Freak Fightach. Szalony Reporter wziął sobie do serca słowa komentarzy i zastanawia się nad tym, co robi w sieci. Powstała nowa federacja. Zakończyła się po pierwszym panelu podczas pierwszej konferencji. W trakcie pierwszej edycji MOVE doszło do kilku zadymek z udziałem m.in. Natsu, Dubiela, Meduzy i Czajnika, a w ramach ciekawostki influencerzy z Francji i Hiszpanii zagrali mecz na normalnym stadionie i wykręcili ogromne statystyki na Twitchu. Witam was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i zaraz lecimy z pierwszym tematem, ale najpierw. Jeśli szukacie okazji na Black Friday, a jednocześnie lubicie pić kawkę, to koniecznie musicie zajrzeć na stronę gbs.pl. W sieci mamy różnych bohaterów dram, ale myślę, że mało kto się spodziewał spiny pomiędzy Isamu a Magdą Gessler. Zaczynając od początku, jakiś czas temu Szymon otworzył Gigabułę, czyli food trucki, w których przyrządzane są burgery. Być może już widzieliście test Mr. Krychy, czy też innych influ, a być może sami mieliście okazję spróbować. Kolejnym etapem rozwoju firmy był lokal, który pojawił się w galerii Poznania w Poznaniu. Hej, nice! Postanowili zaprosić Magdę Gessler, aby ta skosztowała różnych dań, tym m.in. burgera z Gigabuły. I tutaj robi się ciekawie. Podobno Gessler jedynie polizała mięso i na tej podstawie i zwięzłą recenzję. Jeśli chodzi o Magdę Gessler, zawiedliśmy się strasznie. Giercak, dziękuję serdecznie. Przyjechał przygotować zwycięzca Masterchefa Mateusz Gincel, z którym współpracujemy od samego powstania pomysłu Gigabuły. Burger leżał i czekał ponad 30 minut, zanim pani Magda go spróbowała. Spróbowała to dużo powiedziane, ledwo polizała mięso i powiedziała po prostu do dupy. A na sam koniec poleciła innego burgera. Na tym testy się zakończyły. Brak próby bułki, serów, sosów czy pozostałych dodatków. Już na Twitterze sprawę skomentował Isamu, który nie krył rozczarowania i to nie tyle werdyktem, co podejściem do testu. Nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o kulinaria, ale wydaje mi się, że trudno rzetelnie ocenić wszystkie aspekty burgera, przykładając jedynie język do mięsa. Być może to możliwe, jeśli tak, to poprawcie mnie w komentarzach. Jeśli chodzi o Magdę Gessler, zawiodłem się strasznie. Specjalnie ze Śląska przyjechał zwycięzca Masterchefa przygotować jej burgera, a ona nawet go nie spróbowała, ledwo polizała mięso i mówi: niedobry burger, XD. Koniec testów. Bułka, ser, sosy, dodatki. PS. Zaprosiła ją galeria, ponarzekała i pojechała. Nie poirytowałbym się, jakby ona go faktycznie spróbowała, ale najwidoczniej galeria zapłaciła za mało. Tak swoją drogą Mateusz Gincel zaproponował, żeby następnym razem podjechać do Makłowicza i to jego poprosić o legitną recenzję. W sumie to całkiem niezły... Ej, bez kapy, czemu nie zaprosili Makłowicza, tylko kurwą Gesslerową? Ja p***olę jej tak kurwa lubię. Bo raz, że pan Robert działa na YouTube, więc czuje klimat, a dwa, że zakładam, że spróbowałby większej części burgera. Oby się udało. Aniela Bogusz, niegdyś znana jako seksmasterka, a aktualnie Lil Masti, ogłosiła, że zakończyła swoją karierę we Freak Fightach. Jest to koniec dody, jeśli chodzi o konflikt z MMA, ale jednocześnie pełnej zwycięstw, jeśli chodzi o walki. Mimo wszystko Aniela postanowiła skupić się na innym aspekcie życia, założyć rodzinę i zostać matką. Podjęłam decyzję świadomą, dojrzałą, że kończę z walkami. I głównym powodem podjęcia tej decyzji to jest, pewnie część z was się domyśla, chęć spełnienia takiego największego mojego i Tomka marzenia, a mianowicie marzenie powiększenia rodziny. Jak sama powiedziała, poświęcała cały swój czas na treningi, jednocześnie odkładając na bok inne działania jako influencerka. Oprócz chęci założenia rodziny, nie spinało jej się to finansowo, bo podliczyła i okazało się, że z jednej czy dwóch walk w roku zarabia mniej niż mogłaby zarobić w pełni działając jako influ, czy też rozwijając biznes ze swoim partnerem. Przeliczyłam sobie, jak to wygląda finansowo, jak mam jedną walkę w roku i w zasadzie wszystko się kręci wokół treningów, no to w przełożeniu na miesiące ze wszystkich swoich innych działań, z bycia po prostu influencerem, jestem w stanie zarobić więcej niż właśnie z takiej jednej czy dwóch walk. Osobiście nie przepadam za Lil Masti, nie przemawia do mnie jej wizerunek i ogólnie zachowanie, ale patrząc obiektywnie, świetnie prezentowała się w oktagonie. W każdym razie odejście Lil Masti umacnia pozycję Linkiewicz, która stała się nową liderką. Sytuacja związana z rakietami, które spadły w miejscowości przewodów, wzbudziła mnóstwo emocji. Media nakręcały temat, a swoją cegiełkę do siania paniki musiało dołożyć kilku influencerów, w tym m.in. Marcin Najmat, Daniel Majewski, czy też Szalony Reporter. Nie, no kur... Temat ten poruszył Gimper, który wypunktował i skrytykował ich postawę. Jeśli okaże się, że był to zamierzony rosyjski atak, to należy odpowiedzieć rakietami na bazy wojskowe w obwodzie kaliningradzkim. Jeżeli okaże się, że to zabłąkane rosyjskie rakiety spadły przez przypadek na Polskę, to w odpowiedzi przekazać Ukrainie samoloty i artylerię. O krok dalej zdecydował się pójść Szalony Reporter, pisząc na swoim Insta Stories: atak na terytorium innego kraju oznacza wypowiedzenie wojny. Chyba jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Gdy widownia zaczęła krytykować nakręcanie paniki, a jednocześnie pojawiły się nowe informacje, które przedstawiły
przedstawiły sytuację w nowym świetle, to i zaczęło się wycofywanie z jakże głupich tweetów. Na przykład Najman przyjął taktykę, że on sobie tylko gdybał. Moje opinie były pisane w trybie przypuszczającym jeśli. Co do Rosji, moja ocena tego zbójeckiego kraju się nie zmienia od lat. Natomiast oczywistym jest, że najpierw musimy mieć pewność, czyja to rakieta i kto ją na Polskę wysłał. Do tego, że Najman gada głupoty, zdążyliśmy przywyknąć i nikt go nie bierze na poważnie, natomiast Szalony Reporter jest stosunkowo nową postacią. Co prawda już od jakiegoś czasu robił z siebie eksperta w każdym temacie, jednak sprawa rakiet przelała czarę goryczy. O ile komentarze na Twitterze nie zmusiły go do refleksji, o tyle opinia Gimpera czy Takefana już tak. Reporter dodał stories, w którym stwierdził, że musi się zastanowić nad swoimi ruchami w sieci. Ostatnie osoby, które przypuszczam o złe intencje w stosunku do mnie, tak, Takefan czy Gimper, mówią, że mimo tego, że mnie lubią, to gdzieś moje ostatnie wypowiedzi czy tweety idą zbyt daleko, są nieprzemyślane, no to chyba coś jest na rzeczy. Ja myślę, że też ta moja popularność wywaliła zbyt szybko jak dla mnie. Tomek Gimper daje w swoim programie moje Instastory i napisy, czyli okazuje się, że to nie jest tak, to trafia do bardzo wielu ludzi, to zaczyna być ważne i też muszę mieć tego świadomość, a już miniaturka u Tomka filmu, gdzie jestem obok Najmana, no to chyba nie do tego dążyłem, nie to chciałem zobaczyć, czyli chyba czas tak troszeczkę przemyśleć i wyhamować. Miejmy nadzieję, że reporter wyciągnie właściwe wnioski i następnym razem... Znaczy, jakby okej, no dobrze, że do tego doszedł, nie przepadam za tym typem, no ale jak ma przemyśleć następny ruch w internecie, to chyba dobrze, nie? Nim wrzuci coś do sieci. I teraz troszkę rozwinę ten wątek, bo mniej więcej w momencie, gdy pojawiły się doniesienia o pociskach, wrzuciłem tweeta o filmie Mandzia z Fagatą. Pierwsze komentarze brzmiały w ten sposób. Rakiety nam w kraj biją, a ty o jakichś pajacach z internetu piszesz, XD. Na Polskę spadają ruskie rakiety, a ty o takich bzdetach teraz piszesz. Wiecie, jestem kanałem Commentary, ale oddam w świecie influencerów. Jasne, czasem wyjdę poza ten schemat i napiszę swoje wrażenia z meczu czy koncertu, ale jednak uważam, że tematy wojenne są zbyt poważne, żeby je komentować. A tym bardziej w emocjach i gdy ciężko sprawdzone informacje. Cieszę się, że część z was to rozumie i zaczęliście tłumaczyć w komentarzach pod tym samym postem, więc ja już nie musiałem. Nie ma co oczekiwać od influencerów, że będą ekspertami we wszystkim, bo nie są i nie będą. Jedną z pierwszych dram, jakie omawiałem na kanale, było starcie Wardęgi z W ogóle Polan. Drama rozpoczęła się od zarzutu o skopiowanie tematu wersów przez Sylwka, a następnie rozgałęziła się na wiele pobocznych wątków. Jednym z tych wątków było przypomnienie słynnego filmu Bubsman, a także... Niebo i w emocjach, Monka Christ. To jest gościu, który nie ma w ogóle emocji w sobie. Jak patrzysz na tę twarz, on jest pozbawiony emocji totalnie. Sugerowanie, że pewien zapomniany youtuber, znany z pranków, molestował kobiety. W ostatnim czasie ma ewidentnie obsesję na naszym punkcie. Ja wiem, że często się malujemy, a on lubi molestować kobiety, ale nie jesteśmy kobietami. Co? Ten, co kopiował Remiego Gajlarda, ten, co przebierał psa. Każdy wie, że chodzi o mnie, ale oni się boją powiedzieć Wardęga, bo wiedzą, że za to zostaliby pozwani o zniesławienie po prostu. Temat został zapomniany, bo mówimy tu o dramie ze stycznia ubiegłego roku. Teraz aferka została odkopana, bo w ogóle wydali książkę. A, to stare, myślę, że znowu kurwa coś. Karoliny. Podzieliła się ona swoimi doświadczeniami związanymi z Bubsmanem, jak się domyślacie, nie były pozytywne. Autorzy książki zostali zapytani o to podczas wywiadu i tym razem już nie unikali słowa Wardęga. Sylwester odniósł się do ich słów podczas live'a i zasugerował, że być może będzie ciekawie. Dziewczyna, która była molestowana przez Sylwestra Wardęgę. O, i tego właśnie brakowało. W całej dramie z W ogóle Poland brakowało wprost powiedzenia. Sylwester Wardęga to było mówione, gość, który kopiował od Remiego Gajlarda, lubi molestować kobiety, ten sposób gadali. A teraz mamy wprost. No i zobaczymy, chłopaki, jak to zostanie dalej rozegrane, nie? Zobaczymy. To, że siedzicie w Hiszpanii, a chociaż nie, dobra, poczekajcie, nic nie mówię, to już wiadomo. Jakoś sobie będziemy ogarniali w inne sposoby, żeby każdy miał jasność też, nie? Żebyście wy też wiedzieli, czy to, co mówicie, jest prawdą, żebym ja też wiedział, bo może ja coś źle interpretuję. Nie wiem jak wy, ale ja odebrałem słowa Wardęgi, jakby sugerował, że spotka się z W ogóle Poland, ale już nie dyskutując w filmach na YouTube, tylko w sądzie. Z ciekawości zajrzałem na stronę wspomnianej książki i okazało się, że prawnik zalecał im usunięcie kilku fragmentów, ale nie posłuchali. Nasz prawnik polecał nam usunięcie kilku fragmentów, to samo rekomendował redaktor. Postawiliśmy jednak na absolutną szczerość i bezpośredniość, bez półśrodków i kompromisów. Będzie więc szczerze. Jeśli Wardęga sprawdzi ścieżkę prawną, to przekonamy się, czy W ogóle Poland opłacał. Widzieliście Żuroka, ogolił się na Włodzimierza Białego, że kurwa na łyso się opierdolił, a on nie był kurwa tam całe życie prawie łysy, więc w sumie nic się nie zmieniło za bardzo? Unikać kompromisów. Ciężko to uznać za pełnoprawny powrót dramy, ale na pewno jest to jakiś punkt zaczepienia. Jakby mało wam było federacji freakfightowych, to ostatnio wystartował nowy projekt o nazwie Stars Fight MMA. W sumie no tak samo szybko jak się rozpoczął i tak samo o szybko... O brodę chodzi? A no to przecież on zawsze miał kurwa taką brodę, co ty pierdolisz stary, tylko miał kurwa dłuższą trochę, ale cały czas był Van Dijk zrobiony. Patrzcie, jaka poważna fota kurwa na Instagramie wstawiona. Gentlemanel. No, no wygląda kurwa tak samo jak zawsze. Nic się kurwa totalnie nie zmieniło. Tam, kurwa wygląda tak samo.
Kończył Bush po pierwszym panelu podczas pierwszej konferencji. W sumie to cały vibe i oprawa bardziej przypominały kabaret, a tutaj mały fragment, żebyście wiedzieli, o czym mówię. A spróbuję jeszcze w jedną metaforę zabawić się z tobą. Będziesz tańczył w oktagonie takiego... Ale że ostatnie zdjęcie było 2 tygodnie temu. A, bo ja zajebany mułem jestem. Tańczył tak, jak ci zagra? No tak, no bo to jest walka, tak? Jeśli walczysz, każdy przeciwnik jest inny. I wydaje mi się, że każdy przeciwnik... I trzeba się dopasowywać do przeciwnika, tak? W sensie w jaki sposób? Nie można się... Każdy ma swój styl, tak? I chodzi mi o to, że... Czyli nie będziesz dominował, tylko się dopasujesz, tak? Owszem. Nie wiem, Nekota, później zobaczę. No i mniej więcej w takim klimacie upłynęła pierwsza część konferencji, po czym prowadząca zapowiedziała dalsze atrakcje, w tym niespodziankę. Trudno powiedzieć, czy miała na myśli to, co się później wydarzyło, ale z pewnością federacja wszystkich zaskoczyła. Tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszy panel konferencji Stars Fight MMA. Za chwilę poznacie kolejnych zawodników oraz mamy dla was... niespodziankę. Miała nastąpić przerwa techniczna, a tymczasem przez około godzinę wisiała plansza z napisem "Zaraz wracamy". Niestety już nie wrócili, a transmisja została zakończona. Wszyscy widzowie zastanawiali się, o co chodzi, i z pomocą przyszedł Michał Cichy, dziennikarz MMA.pl, który wrzucił na Twitterka wpis, który nieco rozjaśnił sytuację. Dzisiaj odbywała się konferencja nowej organizacji freakfightowej Stars Fight MMA. Po pierwszej części konferencji nastąpiła przerwa w transmisji. Od osób, które są na miejscu, dowiedziałem się, że ekipa produkcyjna zbuntowała się i bez zapłaty nie puszczą dalej live'a. Sprawa wydawała się tak absurdalna, że na początku podejrzewałem, że to taka zagrywka marketingowa. Wiecie, na zasadzie kontrowersyjnej reklamy, żeby każdy o tym mówił. Ta opcja jednak odpada, bo z oficjalnego profilu Stars... Co jest, kurwa? Diabeł, napisz do Lady Wiki, aby mi cofnęła permbana ze swojego czatu. Kurwa, synek, co ty pierdolisz, kurwa? Kim jest, kurwa, Lady Wiki i kim ty, kurwa, jesteś, żebym ja ją prosił w ogóle? Najebany jesteś, weź wypierdalaj, Fortnite oglądać, kurwa. Ja pierdolę, co za typ, kurwa, w ogóle. Z fightem MMA zniknęły wszystkie posty, za to pojawiło się oficjalne oświadczenie. Przykro nam z powodu sytuacji związanej z konferencją Stars Fight, chcemy bardzo przeprosić za przerwaną transmisję. Mimo dokładania wszelkich starań, nie byliśmy w stanie przygotować się na każdą ewentualność. Nogi, dziękuję za roczek. Sami odpowiedzialnymi za stream w celu wyjaśnienia nieporozumień. Chcielibyśmy poinformować, że zaplanowane na 26 listopada wydarzenie zostało przełożone. Tak więc jeszcze się dobrze nie zaczęło, a już się skończyło. Z jednej strony stosunkowo łatwo wypromować galę z bijącymi się influ, ale trzeba mieć te minimalne zaufanie do organizatorów. Przy takim starcie trudno zaufanie zawodników i tak samo potencjalnych widzów. Odbyła się pierwsza edycja Move Federation, czyli pojedynku influencerów, ale nie w oktagonie, a na specjalnym boisku piłkarskim. Chociaż czasami było blisko, no, nie udało się to dyscypliny sportu. W każdym razie kolejne zespoły... A to Wiki do serii Fortnite'a jest? No i co? No tak sobie ja powiedziałem. Dla jaj powiedziałem. Kopały w piłkę, ale nie zabrakło też kilku spin. Pierwsza z nich... Znaczy, no kurwa, doszedłem szybko do tej konkluzji, bo... Tylko widz Fortnite'owy mógł, kurwa, napisać taki wdet. To dosyć ciekawe zachowanie Czajnika, który pełen frustracji sprzedał kopa Tyburskiemu. Była to odpowiedź na agresywną grę tego drugiego, bo podobno w trakcie jednego ze... Nie mam nic do pani Lady Wiki oczywiście, bo nie mam pojęcia, kim jest. Ale no, kolega odklejony tutaj. Czajnik dostał czerwoną kartkę, opuścił boisko, a jego drużyna grała w osłabieniu. Była też sytuacja, gdy ochrona niczym podczas swym MMA musiała wkroczyć na murawę. W sumie były 3 takie sytuacje. Pierwsza to losowy ziomek wbiegł na boisko, druga, gdy Meduza wypchnął zwykłego... Nie no, podmiana normalnie ten Dendy. No, przecież nie będę swojego żarcia zostawiał. Jose Mourinho zawsze powtarzał, że on ćwiczy... Oj, oj, wypad przez bandę, zwykły kibic, ten biec na Meduzę. Kubańczyk odpowiada, panowie! Cześć, co się odpierdala? Oj, oj, wypad przez bandę, zwykły kibic, ten biec na Meduzę. Kubańczyk odpowiada, panowie, tutaj nie gramy Ligi Mistrzów. Zwykły kibic chce biec na Meduzę, Kubańczyk odpowiada? Jak zwykły kibic, kurwa, nie rozumiem. Zwykły kibic to jest taki typ! Kurwa, dobra! Dzień w pracy. No i właśnie trzecia sytuacja to spina pomiędzy Bartkiem Szydlikiem a Natsu. Najpierw Bartek odepchnął Wiśnie, zawodnika Natsu World, po czym Natalia stanęła w jego obronie. No i podobno Bartek powiedział do niej bardzo niemiłe słowa. W odpowiedzi Natsu machnęła w jego kierunku ręką i podobno trafiła, chociaż z tego ujęcia ciężko to ocenić. Zaczyna się ostra gra, proszę bardzo, czy będzie? Oj. Niesportowe zachowanie ze strony... Co jest, kurwa? Co tu się odpierdala? Tak, serio mi tak powiedział. Bo stary, on kupnął Sebastiana i ja się go zapytałam, co ty robisz, no, no nie? Wiesz, co ty odwalasz? A on mi zabił się to głupia. Jak, kurwa? Co robisz, no nie? Wiesz, co ty odwalasz? A on mi zabił się to głupia. W sprawę włączył się chłop. Kto to powiedział? Poczekaj, kurwa. Team X3, okej. Pokciem, patrz się, nie mam zębów, widzowie. 3 metry.
O ja pierdolę! Kurwa, to tak zdechło? O cię chuj! Nuts World, po czym Natalia stanęła w jego obronie. No i podobno Bartek powiedział do niej bardzo niemiłe słowa. W odpowiedzi Natsu machnęła w jego... Tu nie ma 100 kawy wyświetleń, tu nie ma 50 kawy wyświetleń, drogi przyjacielu. Robią mniejsze wyświetlenia niż ja, kurwa, na obsranych memach. I podobno trafiła, chociaż z tego ujęcia ciężko to ocenić. Zaczyna się ostra gra, proszę bardzo, czy będzie? Niesportowe zachowanie ze strony Fiji. Papa, papa, tak, serio mi tak powiedział. Bo stary, on pochnął Sebastiana i ja się go zapytałam, co ty robisz, no nie? Wiesz, co ty odwalasz? A ona mi zrobił się długę. W sprawę włączył się chłopak Natsu, czyli Dubiel, który poszedł porozmawiać z Bartkiem. Nie widziałem filmiku z samej pogawędki, ale z relacji Marcina wynika, że jakoś się dogadali. Prawda, część motoparba tej historii, bo rozgałęziła się ona o jeszcze jedną osobę. Wyszedłem tam, porozmawialiśmy sobie kulturalnie. No tam, mogę ją przeprosić. Prawda jest taka, są emocje w meczu, ale nie jak sobie dzieciaki grają w piłkę, udają, że się dobrze mają bawić, a człowieku on podchodzi, dziewczynę wyzywa, no. Ostatecznie Bartek stwierdził, że Natsu puściła farmazona i że później wszystko sprostuje. Zapewne chodzi o to, jakie słowa wypowiedział, bo to od nich się wszystko zaczęło. Swoje 3 grosze dorzuciła Patrycja Mołczanów, która stwierdziła, że uderzenie kogoś to przesada, na co Natalia stwierdziła, że tego typu stories to nic więcej jak próba szukania atencji. Jakieś nowe story Patrycji. Nie, no naprawdę, nie będę dodawała niczego, bo wiesz, że nie będę dawała tej atencji. Nie, ona politycznie próbuje zagrać. Tak, family friendly. Tak, no a jak siedzi ten, to wszystkich wyzywa tam. Weź, idź tam, patka konia. Po co ludzie mają język, to w takim razie dlaczego nie mogła wyjaśnić swoimi słowami w naszym filmie? Cicho, nie mów takich rzeczy. To czemu w naszym filmie nie mogła wyjaśnić, dlaczego się wyprowadziła bez słowa? Wtedy jej języka zabrakło w ustach? Zabrakło. I takie zadymki były podczas meczów, natomiast na Twitterku doszło do słownej potyczki pomiędzy Pawłem Jóźwiakiem, podażem m.in. Prime MMA, a federacją Fame MMA. Jóźwiak rzucił filmik z ujęciem z trybun na mów i podkreślił małą frekwencję, na co z profilu Fame MMA poleciała kąśliwa odpowiedź. Odpowiedź Fame MMA, a pay-per-view sprzedano więcej niż na ostatnim Prime. Pozdro, boomer. Sprawę wyjaśnił Hubert Mściwujewski, który zaznaczył, że filmik Jóźwiaka jest sprzed rozpoczęcia wydarzenia. Na dowód, że na hali było wielu kibiców, Wiktoria Jaroniewska dodała swoje nagranie z trybun. Jak widać, nie było tak źle, ale sama Wiktoria dodała wcześniej tweeta, gdzie przyznała, że dostała aż 22 bilety. I tutaj rodzi się pytanie, czy hala została wypełniona, bo faktycznie sprzedano tyle miejsc, czy może znaczna część puli została rozdana. Tego na ten moment nie wiadomo i trzeba poczekać na oficjalne statystyki, o ile włodarze je udostępnią. Pomijając te wszystkie zadymki, muszę przyznać, że naprawdę przyjemnie spędziłem czas przy transmisji z mów. To są zupełnie inne emocje niż przy Freak Fightach, dużo luźniejszy, ale przyjemny klimat. Każdy się starał zagrać jak najlepiej, przy czym różnice pomiędzy zespołami były kosmiczne. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 15-1 dla Team Crusher, o kurwa! Za siebie. Było kilka wpadek realizacyjnych, za długie powtórki, koncerty, które trzeba ograniczyć albo dopracować, ale generalnie pierwszą edycję można uznać za udaną. Na koniec mam dla was ciekawostkę, bo w trakcie gdy u nas odbywało się mów, za granicą trwał mecz w ramach Eleven All Stars. Wydarzenie zorganizowane przez 2 influ, Francuza Aminę oraz Hiszpana Ibai. Było to starcie influencerów z Francji z influencerami z Hiszpanii, oczywiście w piłkę nożną. Wszystko odbyło się na normalnym stadionie piłkarskim, który jak możecie zobaczyć, był cały wypełniony. Fizycznie mecz oglądało 20 tysięcy osób. Realizacja wyglądała jak przy meczach z topowej ligi i na pierwszy rzut oka ciężko stwierdzić, że to starcie influencerów. Cały mecz był transmitowany na Twitchu i warto sprawdzić statystyki transmisji. Okazuje się, że w piku streama oglądało ponad 1 000 000 osób, a średnia dla prawie 5-godzinnego live'a to 785 tysięcy widzów. Mówię o tym, bo takie dane pokazują potencjał organizacji meczów piłkarskich z udziałem influencerów. Połączenie popularności piłki nożnej z zasięgami influ to ogromny potencjał marketingowy. Mów to krok w tym kierunku, ale w sumie ciekawe, jakim zainteresowaniem cieszyłby się mecz na, dajmy na to, stadionie Legii. Może ktoś spróbuje zrealizować taki koncept u nas, a tymczasem to wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku i widzimy się już niedługo.